Zaczęliśmy mówić o synodzie w Nicei. Powiedzieliśmy przede wszystkim o tym sporze teologicznym, który tam się toczył. Natomiast Rufin przekazuje również informacje o kanonach, które zostały przyjęte przez synod. Bo tak naprawdę my mamy najczęściej wyobrażenie, że synody zajmowały się sprawami dogmatycznymi, czyli właśnie czy to jest herezja, czy to jest ortodoksja, jak to wyjaśnić, jakimiś sporami pomiędzy różnymi szkołami teologicznymi. Ale synody, które były zwoływane, czy to bardziej lokalnie, czy bardziej w prowincji, czy w metropolii, albo nawet tak ekumenicznie jak synod w Nicei, rozwiązywały bardzo praktyczne kwestie funkcjonowania Kościoła. I to daje niesamowity wgląd w to, czym żył Kościół. Bo to jest trochę tak, jak przed soborem, jak przed każdym synodem, jeżeli na przykład jest zwoływany synod w sprawie Europy, to biskup Rzymu w chwili obecnej także wysyła najpierw zapytanie presynodalne, czyli jakie problemy należy poruszyć, czyli o czym musimy pogadać, co jest właściwie kłopotem. I tak samo było przed Soborem Watykańskim, kiedy Jan 23 ogłosił zamysł zwołania Soboru Powszechnego, czym zaskoczył wszystkich. To były te pytania presynodalne i one oczywiście są, odpowiedzi biskupów są gdzieś cały czas w archiwach zachowane i to jest bardzo ciekawe zobaczyć właśnie, jakie tematy proponowali biskupi. Nigdy tego nie studiowałem osobiście, ale z wykładu, z seminarium jeszcze pamiętam z ust profesora, że niektórzy biskupi stawiali bardzo poważne pytania, które miał roztrząsnąć sobór, jak na przykład czy ksiądz pracujący w ogrodzie może zdjąć sutannę do pracy w ogrodzie. I to były pytania stawiane synodowi. A zatem to jest dobrze zobaczyć właśnie, czym żyje Kościół. Ewolucję pewnie. Tak, ale w tym sensie to daje dobre wyobrażenie właśnie na tym, co stanowi pewne zmartwienia ludzi. Bo to, że żyjemy Ewangelią i wiemy, że mamy jeden nakaz i Jezus kieruje naszą uwagę na to, co najważniejsze, czyli miłować tak, jak On umiłował, daje wam jedno przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. To jest istotą Ewangelii, ale utrzymać uwagę przy istocie jest niewykonalne. Bo żeby to jedno przykazanie wykonać, to tak naprawdę ono się raz rozbija potem na tysiące drobnych pytań, jak w takiej sytuacji na przykład miłować, jak Jezus umiłował, nie wiem, sąsiada, który mi zabił psa. Tak, jak to ma wszystko funkcjonować. A z drugiej strony jest jakaś też tendencja ludzkiego serca do oddalania się od tego, co istotne. Mnie kiedyś jakoś bardzo poruszyło fragment z Ewangelii, który wszyscy doskonale znamy, kiedy przychodzi ten uczony w piśmie do Jezusa i zadaje pytanie, które przykazanie w prawie jest najważniejsze. I jak to w ogóle jest możliwe, żeby takie pytanie się pojawiło, nie? Ale z drugiej strony potem praktyka życia kościelnego mi pokazała, że nasz umysł i nasza uwaga rzadko kiedy się koncentruje na tym, co ważne. Że gdzieś tak naprawdę my skupiamy naszą energię, naszą uwagę na sprawach drugorzędnych. I to bez względu na to, czy mówimy o szkole, czy mówimy o życiu rodzinnym, czy małżeńskim, czy mówimy o życiu parafialnym, czy kościelnym. Że czasami problem od tego, my w parafii wprowadziliśmy nowy zwyczaj zbierania tacy. Już nie jest tak, że kościelny obchodzi z tacą wszystkie ławki, żeby ludzi, tylko jest worek na tacy i ludzie sobie podają z rąk do rąk. I to już jest od 3 tygodni, ale cały czas wywołuje u niektórych osób niesamowite poczucie prowadzenia krucjaty przeciwko temu zwyczajowi. I pojawiły się już kolejne jakieś tam telefony, głosy do proboszcza, że to jest protestantyzacja Kościoła. Że to jest obowiązek kapłana zebrać tacę i tak dalej. Tak jakby do tego trzeba było mieć święcenia, żeby zebrać datki w czasie mszy świętej. Natomiast różne były stopnie święceń, natomiast nigdy stopniem święceń nie był skarbnik w kościele. Stopniem święceń był ostiariusz, czyli ten, co stoi przy drzwiach, żeby wpuścić, egzorcysta, który odmawia modlitwę o uwolnienie, ale nigdy nie ten, który zbiera datki. Więc tym, ale chodzi mi przede wszystkim o to, jak gdzieś możemy się zaangażować właśnie w sprawę, która wydaje się ważna,
i nagle urasta do rangi krucjaty, ortodoksji, o wierność tradycji. A pytanie o to, czy miłujemy, jak Chrystus miłuje, schodzi gdzieś tak na plan dalszy. No tak, ale jednocześnie nawet takie błahe sprawy pobudzają pewną inicjatywę, taką zupełnie martwa taka ciżba wiernych, no w ogóle nie wiadomo, co ich męczy. A tu nagle, jak się pobudzą do jakiejkolwiek aktywności, może i do tej szlachetnej się pobudzą. Tak, tylko to jest i rzeczywiście i w tym sensie tego rodzaju rzeczy, one z jednej strony są tym zagrożeniem, które nas odciągają od tego, co jest istotne, ale z drugiej strony nie ma żadnej istotnej rzeczywistości, która jest tylko i wyłącznie istotna. Każda istotna rzeczywistość jak gdyby emanuje jak te eony gnostyckie i mamy jej pleromę. Od tego, co jest w samym centrum, od źródła, po sprawy, które trzeba też ustalić, te najmniejsze. Nie możemy żyć tylko i wyłącznie istotą. I to widać po Kościele, że z jednej strony mamy Ewangelię, która i mamy święte teksty, które są najważniejsze, bazowe i one nieustannie nas przywołują do tego, do czego jesteśmy powołani w istocie, jako chrześcijanie. Ale z drugiej strony z tego postępowania wynikają inne pytania, inne kwestie, które się pojawiają na przestrzeni wieków, chociażby jak ta, czy w sutannie, czy można zdjąć sutannę, jak się wychodzi pielić grządki w ogródku. I to, na to trzeba odpowiedzieć. I to jest rzecz normalna i to nie jest nic złego. Nie możemy lekceważyć tych nawet drobnych pytań, natomiast one muszą znać swoją miarę i musimy wiedzieć, że czym innym są rozporządzenia synodalne, czy przepisy liturgiczne, a czym innym są nakazy Ewangelii. Bo jeżeli ktoś nagle tak się skupi na przepisie prawa kanonicznego, czy na jakimś mniej ważnym rozporządzeniu, że zaniedba istotę, no to już jest wtedy kłopot, że nagle znika nam z oczu to, co istotne, bo skupiamy się na tym właśnie, co jest drugorzędne. Niemniej odpowiedź na to nurtujące pytanie o sutannie w posoborowym zbiorze, że tak powiem, dokonań, nie została pewnie. Podejrzewam, nie czytałem dokumenty, nie znalazłem. Poza tym, pod tym względem, że Sobór całkowicie zaskoczył, że jednak dał odpowiedzi na inne pytania, niż sobie na początku stawiano. To jest bardzo często takie. Ja podejrzewam, że pamiętacie, że Rufin opowiada to, o czym też inne historie kościelne mówią, że kiedy się pojawili biskupi przed cesarzem Konstantynem, to wszyscy te swoimi pretensjami, liścikami i tak dalej, on kazał wszystko spalić i tak dalej, że coś takiego się dzieje zawsze na synodzie. Czyli na każdym spotkaniu, jeżeli mamy jakiekolwiek spotkanie, nie wiem, w grupie, w rodzinie, że mamy sprawy do poruszenia, że w czasie rozmowy nagle ukazuje się coś nowego, że gdzieś tam odkrywamy, że tak naprawdę problem, z którym przyszliśmy, nie jest problemem, który jest rozwiązany, kiedy się dokonuje spotkanie, wymiana doświadczeń, opinii i rozmowa. I właśnie w tym doświadczeniu synodalnym spotkania tak naprawdę realizuje się działanie Ducha Świętego i Kościół zawsze w to wierzył, że tam, gdzie Kościół się manifestuje, kiedy widać Kościół jako wspólnotę, kiedy on się staje realny, tam w sposób szczególny obecny jest Duch Święty. To widać od przykładu chociażby liturgii, że z teologicznego punktu widzenia na liturgii Kościół się ujawnia, staje się widoczny. Bo to nie znaczy, że Kościoła nie ma w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, tylko Kościół jest, ale jest rozproszony i ukryty. Proboszcz na plebanii, reszta w pracy, ci w domu i tak dalej. Lud Boży, Kościół nie jest widoczny jako lud Boży, bo nie mamy naszego języka, nie mamy naszej kultury, nie mamy tego, co tworzy naród, czy lud, czy plemię pośród tego świata. Kościół nie jest w ten sposób widoczny. Żyjemy w ukryciu i o ile widać, kto na naszych ulicach jest Polakiem, a kto jest Afrykańczykiem, o tyle nie widać, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest chrześcijaninem. Chrześcijaństwa nie widać w wymiarze społecznym. A w hinduizmie byłoby widać tamte. I to kastę jeszcze widać. Nie tylko widać, że jest z tej religii, ale i w jakiej kaście należy. Natomiast w chrześcijaństwie właśnie nie. Polecam wam lekturę tekstu List do Diogneta. To jest jedno z pierwszych świadectw życia chrześcijańskiego. To jest właściwie istota przekazu właśnie, że chrześcijanie są niewidoczni w świecie, tak jak dusza niewidoczna jest w ciele.
że żyjemy każdy jak nam przypadło, jedni w miastach barbarzyńskich, inni w miastach heleńskich. Nie wyróżniamy się żadnym specjalnym strojem, żadnym dialektem, żadnym jakimś sposobem postępowania, a jednak ta różnica się zaznacza, ale ona jest dość nieuchwytna. I Kościół staje się, ale to jest bardzo późna sprawa i do tego możemy dojść, kiedy się pojawia wyróżnienie, bo również bycie prezbiterem czy bycie biskupem było niewidoczne. To było niewidoczne w życiu społecznym. Nie było żadnego stroju, który wyróżniał biskupa, że chodził po mieście z paliuszem, albo filozofowie z pastorałem po mieście albo z mitrą na czole. W społecznościach starożytnych na przykład filozofowie się wyróżniali. Jeżeli ktoś był nauczycielem filozofii, nosił szczególny płaszcz. I chociażby właśnie Ariusz nosił się jak guru właśnie. Czyli takich guru filozoficznych było widać. Justyn się wyróżniał, bo nosił płaszcz filozofa. Ale biskupi byli niewidoczni, ani duchowni Kościoła. Oni stawali się widoczni, kiedy się gromadzono na liturgii. Bo wtedy każdy miał swoje miejsce, wtedy się zaczęły pojawiać też insygnia właśnie w czasie sprawowania liturgii, że biskup, ale to już też kwestia późna, w IV, V wieku pojawiają się szaty liturgiczne specjalne, zaczerpnięte oczywiście z tradycji rzymskiej. Ze strony urzędnicy kościoła naśladowali urzędników rzymskich z paliuszami, z różnymi tam togami, które ich okrywały, które potem się zamieniły w ornaty. Ale chodzi mi o to, że jesteśmy głęboko przekonani, że liturgia uobecnia, czy ukazuje Kościół. On jest, pozostaje ukryty, ale kiedy się gromadzimy i przeżywamy dzieło ludu, jako całość coś robimy, wtedy Kościół się ukazuje i to jest szczególne działanie Ducha Świętego. I chociażby w ten sposób, od samego początku istnienia Kościoła aż do dzisiaj, uważa się, że czytanie Słowa Bożego w sposób szczególny dokonuje się w czasie liturgii. Że właśnie wtedy, kiedy Ewangelia albo Pismo Święte jest odczytywane na zgromadzeniu, kiedy Kościół jest widoczny, wtedy ono zasługuje na to, żeby je ogłosić jako Słowo Boga. Oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie, ale właśnie to zakorzenienie we wspólnocie jest w tym wszystkim fundamentalne, że nie dla wyjaśniania samemu zostały dane nam nawet święte teksty, ale do odczytywania we wspólnocie. I to samo się będzie działo w każdej innej sprawie, że to jakikolwiek problem byśmy poruszali, czy sposobu przyjmowania Komunii Świętej, czy takiego, czy innego zwyczaju kościelnego, który się pojawia, to we wspólnocie się rozwiązuje problemy i tam, gdzie jakaś kwestia jest rozwiązana właśnie synodalnie, czyli przez zgromadzenie, tam ona jest rozwiązana definitywnie, bo uznaje się, że to nie tylko my ją rozwiązaliśmy, ale my i Duch Święty. Tak jak to tak zwany pierwszy Sobór Jerozolimski ustalił, kiedy pojawił się poważny kłopot w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, czy osoby przyjmujące chrzest, czyli włączane we wspólnotę Kościoła, ale pochodzące z pogan, mają przyjąć prawo mojżeszowe najpierw, czy nie? Czy są poddani prawu mojżeszowemu, czy nie są poddani? No i byli tacy chrześcijanie, którzy mówili, są, bo najpierw Mojżesz, potem Chrystus, a był Paweł i inni, którzy mówili, nie, bo Chrystus nas wyswobadza ku wolności. Albo prawo, albo łaska. No i konkretne pytanie. Czy jak ktoś przyjmuje chrzest, to musi obrzezać się, odrzucić wieprzowiny, przyjąć prawo mojżeszowe, czy nie? No i rozwiązania były podejmowane lokalnie. Ten biskup nakazywał, ten biskup nie nakazywał, no ale potem pojawiały się spory, bo na przykład w jednej wspólnocie, nie wiemy, jest jakaś dyskusja. I jak się zgromadzili apostołowie, ustalili, to wtedy dekret rozpoczęli, postanowiliśmy my i Duch Święty. Czyli właśnie w zgromadzeniu się rozwiązuje problem. Dlatego te postanowienia synodalne, one wyznaczają definitywne rozwiązanie Kościoła. Przynajmniej danego problemu, który się pojawił w danym momencie. I w takiej sytuacji synod w Nicei rozwiązał sformułowanie doktryny, które zostało dane. Co prawda, żeby zrozumieć, jak to działa, o tym już mówiłem, Kościół jeszcze będzie potrzebował kilku wieków, bo do tekstu, który został tam sformułowany i uzgodniony,
wracamy dopiero po kilkudziesięciu latach, żeby go rzeczywiście przyjąć jako rozwiązanie, to dzięki Atanazemu. Natomiast z czasem już jest oczywiste, że to, co już rozwiązane jest na synodzie, to już jest rozwiązane definitywne. A jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego rozwiązania, jest wolny, może iść swoją drogą, ale już nie w tej wspólnocie. Już jest wyłączony ze wspólnoty. Jest poza Iwan, czy jest heretyk? Tak. I bez względu na to tak naprawdę, czy to jest zadekretowane, czy to jest napisane, tak jak do tej pory to było zapisywane, czyli kto nie przyjmuje tego, niech będzie wyłączony, czy to nie jest obwarowane takimi sankcjami, jak chociażby Sobór Watykański II nikogo nie wyłączył ze wspólnoty, jeżeli nie przyjmiesz tych postanowień, to jesteś wyłączony ze wspólnoty, ale tak de facto... Ale nawet jeżeli ktoś, tak, więc de facto to się dokona wyłączenie. De facto i ono jakieś zerwanie jedności albo wewnętrznie się dokona, no albo nawet zewnętrznie, gdzie indziej to pęknie, w jakimś innym działaniu, więc tak po prostu Kościół działa, tak działa natura chrześcijaństwa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poczytali trochę dalej Rufina, który nam zanotował kanony, które zostały przyjęte przez synod w Nicei. Mamy dwie wersje tych kanonów. Jedną grecką, która jest przekazana przez Eusebiusza z Cezarei i przez inne źródła dotyczące tego, co się wydarzyło w Nicei. I mamy łaciński przekład Rufina. Nie będę wam zawsze czytał dwóch wersji, ale zaczniemy od pierwszego kanonu, żebyście mieli wyobrażenie, jak Rufin tłumaczy z greki na łacinę. A zatem najpierw oczywiście będę czytał po polsku od razu oba tłumaczenia, nie po grecku i po łacinie, tylko dwa wersje polskie. Tylko to jest tłumaczenie tego, co zostało przekazane w języku greckim, czyli jest bliskie oryginałowi. To zostało zapisane w Nicei. Jeśli ktoś został okaleczony przez lekarzy podczas choroby lub wykastrowany przez barbarzyńców, ten niech pozostanie w gronie duchownych. Lecz ten, kto będąc dobrego zdrowia, sam siebie pozbawił męskości, powinien zostać wykluczony z grona duchownych, do którego już należał. Od tej chwili nie należy wyświęcać żadnego z tych, którzy w ten sposób postępują. Jest jednak oczywiste, że to, co powiedziano wyżej, dotyczy tylko tych, którzy uczynili to celowo i którzy sami chcieli się okaleczyć. Ci, co zostali okaleczeni przez barbarzyńców albo przez swoich panów, a uważani są za godnych, mogą zgodnie z kanonem zostać do stanu duchownego dopuszczeni. Tak? I tłumaczenie Rufina. Postanawiają poza tym, że w kościołach należy zachować zasadę, by ci, którzy samych siebie wykastrowali na skutek niezdolności do zniesienia pożądliwości, nie dochodzili do stanowisk duchownych. Kropka. Rzymianin pełną gębą, Grecy pełną gębą. Greka dużo bardziej lubi słowa i wyjaśnienia i bez względu na to, czy mamy do czynienia z poetami i literatami, czy z biskupami, mówić. Rzymianin musi mieć krótką, prostą zasadę. A poza tym też zobaczcie, jak Rufin nazywa to tłumaczeniem. Bo w tym momencie docieramy do istoty... Istotę tłumaczenia, nie tekst. Brawo. I naprawdę o to chodzi. Tak naprawdę to jest właśnie wielka dyskusja i ta kultura tłumaczenia, ona wzrośnie dzięki Kościołowi. Bo do tej pory tak to zawsze wyglądało, że tłumaczenie, odpowiedzialność tłumacza jest po prostu, to jest zadanie tłumacza, dotrzeć do istoty i ją przekazać. Natomiast my mamy ten zwyczaj, że uczymy się już, że niekoniecznie, ja nie mam tej gwarancji, że ja zrozumiałem. Czyli ja pośredniczę tylko i wyłącznie, a nie biorę na siebie odpowiedzialności, że ja rzeczywiście... Ja myślę, to przesłanie. Tak, a już na pewno nikt nas nie nazwie tłumaczeniem streszczenia. Przynajmniej nie tłumaczeniem literackim, kiedy mówimy o dziele literackim czy o wypowiedzi, bo w języku potocznym cały czas tak to funkcjonuje.
Czy możesz mi wytłumaczyć to, co nauczyciel przez 45 minut wykładał? I robimy resume i proszę bardzo, to jest moje wytłumaczenie. Czyli moje tłumaczenie. Czyli w tym momencie zazębiają nam się te dwie rzeczywistości. I wytłumaczyć komuś, co ktoś powiedział, to nie dotyczy tylko i wyłącznie przełączania z jednego języka na drugi. Tylko jedno zdanie. Tłumaczenie jest zawsze falsyfikatem. Nie, tłumaczenie nie zawsze jest falsyfikatem. Jeżeli tłumaczenie byłoby zawsze falsyfikatem, to byśmy musieli porzucić w ogóle nadzieję na wzajemne porozumienie. Bo zasadą jest, pytanie fundamentalne jest, czy my jesteśmy naprawdę w stanie przekazać to, co mamy w głowie drugiemu człowiekowi. Ja jestem totalnie zaskoczony panem Włodkiem, bo ja pana Włodzimierza znam do tej pory jako konserwatystę, a teraz modernizm czystą gębą, czyli zero obiektywizmu, zero porozumienia, skazani jesteśmy tylko na opinie, doznania i totalny relatywizm w tym wszystkim. Ja czasami jestem podejrzewany o jakieś modernistyczne zapędy, których nie mam, natomiast tutaj się pan Włodzimierz posuwa stanowczo za daleko. Cała sfera kultury potwierdza, że jest możliwe porozumienie. Że jest możliwe porozumienie, czyli jest możliwe przetłumaczenie. Bo tłumaczenie nie oznacza tylko i wyłącznie zmiany języka. Ja już o tym wspominałem, że nawet jeżeli mówimy w tym samym języku, czyli polskim, angielskim czy francuskim, to nie znaczy, że mówimy w tym samym języku. Bo dla każdego z nas słowa mają inny odcień, chociażby znaczeniowy, kontekst. Mówiłem, że filologowie rozróżniają jak gdyby trzy warstwy języka. Język, dialekt i idiolekt. Że może się pojawić idiolekt, czyli własny sposób używania dialektu, który jest powszechny i języka, który jest jeszcze bardziej powszechny. Że jedno słowo, bo to... Wypracowuje się pewne własne kody. Bo to nawet mówimy o pewnych odczuciach emocjonalnych ze słowami, które wpływają na zrozumienie języka, czyli jest jakiś idiolekt, ale przy tych brakach i trudnościach w porozumiewaniu się, to nie znaczy, że nie dochodzimy nigdy do porozumienia. Natomiast trzeba być niesamowicie uważnym. I w słuchaniu, i w mówieniu, i w tłumaczeniu, bo nie chodzi o to, żeby po prostu się wypowiedzieć, zrobiłem i zróbcie z tym, co chcecie, tylko właśnie odpowiedzialność za rzeczywisty cały proces komunikacji, żeby to dotarło. I teraz zwróćcie uwagę, co zrobił w takiej sytuacji Rufin. Bo Rufin, zwróciliście uwagę w tekście, z jednej strony na pewno jest krócej. Ale pominął w ogóle, prawda? Pominął przede wszystkim, pominął rzeczywistości, jedną marginalną, czyli zranienie przez lekarzy w czasie choroby, bo nie czarujmy się, ale kastracja się zdarza bardzo rzadko, ale albo wykastrowanie przez barbarzyńców. To też jest bardzo możliwe, że już jesteśmy 100 lat później, że pewne zwyczaje już ustępują, bo barbarzyńcy, z którymi się będzie spotykał chociażby Rufin, to już są barbarzyńcy chrześcijańscy, to już są Arianie. To już są ci, którzy są tak naprawdę też chrześcijanami, co prawda Arianami, czyli koniec końców nie zostaną uznani za chrześcijan, tylko za herezę, która stawia się zupełnie poza chrześcijaństwem, no ale jednak już dużo bardziej cywilizowani. W czasie, to też będzie jeden z argumentów Augustyna, kiedy właśnie dojdzie do złupienia Rzymu, jako argument pokazujący siłę Chrystusa, że kościoły były traktowane jako miejsca azylu. Że ci barbarzyńcy, którzy zaatakowali, zniszczyli chrześcijańskie imperium, uszanowali chrześcijańską religię. Czyli kościół stał się miejscem azylu. Czyli bardzo możliwe, że po prostu Rufin uznał, że to już nie ma najmniejszego sensu, czy to już nie ma najmniejszego znaczenia, a no ponieważ też mu zależało na tym, żeby jego książka była nie tak rozwlekła jak to, co ma przed sobą wszystkie te dokumenty i tak będzie streszczał i tak, to te dwie rzeczy całkowicie pominął. Natomiast dodał. I to jest bardzo ciekawe. Tę pożądliwość. Widać, wtedy się rozpleniło. Albo już nie miał zupełnie doświadczenia kastracji dla królestwa. Że rzeczywiście, bo istniało zjawisko, z którym właśnie synod w Nicei walczy.
zjawisko, które było traktowane jako tak naprawdę przejaw pobożności. Ale ono się później odrodziło, pamiętam, w prawosławiu. To już ja tutaj nie mam takiej informacji, ale więc bardzo możliwe. Natomiast to jest rzeczywiście zjawisko, które jest mało znane ze starożytności i widzimy, że Rufin się w tym też gubi, bo ewidentnie wiemy, że chociażby Orygenes. Nie wiemy, to się cały czas spora, ale wszystko wskazuje na to, że jeden z najbardziej znanych kastratów to jest właśnie Orygenes. I to jest jedna z rzeczy, która idzie za nim właśnie jako przeszkoda, jako obciążająca jego reputację. I teraz pytanie, ja pamiętam też z wykładów, jeżeli sobie wyobrazimy, że taka sytuacja miała miejsce, że była jakaś forma pobożności wśród mężczyzn, że ze względu na Chrystusa, na pobożność dokonywali kastracji, no to właśnie który fragment Pisma Świętego by nam przyszedł na myśl? I pamiętam naszą spontaniczną reakcję, jeżeli twoja prawa ręka jest ci powodem grzechu, to ją odetnij. Jeżeli twoje oko jest ci powodem do grzechu, to je wyłup. Czyli I budując analogię, ktoś rozbudował naukę Chrystusa do kastracji tych elementów, które są powodem, bo lepiej jest być bez pewnych organów wziętym do Królestwa Bożego, niż z nimi wyrzuconymi w ogień wieczny. I o tym, i prawdopodobnie to również jest w głowie, to jest jedyny motyw, który widzi Rufin, czyli po prostu pożądliwość, żeby osłabić pożądliwość. Natomiast to ma wymiar przede wszystkim społeczny. To ma wymiar społeczny, a fragmentem, do którego się odwołuje ten fragment, to jest ten, który u nas jest grzecznie przetłumaczony, że są tacy niezdatni do małżeństwa, którymi ludzie takich uczynili, są niezdatni do małżeństwa, którzy się tacy już urodzili i są niezdatni do małżeństwa, którzy sami takimi się uczynili ze względu na Królestwo Boże. I tam w tym nauczaniu Jezusa, to jest Ewangelia przecież, jest eunuchoi. Czyli są tacy eunusi, którymi ludzie takimi uczynili. I eunuch to była instytucja społeczna. To nie miało znaczenia, nikt nie zostawał eunuchem, dlatego to kara za pedofilię, czy kara za gwałty, czy jakieś samo ograniczenie, żeby poradzić sobie z libidą. Że to była instytucja społeczna ze względu na taką funkcję, że jeżeli ktoś jest pozbawiony, mówiąc trochę wulgarnie, własnego interesu, może przyjąć za swój interes władcy. Dynastia, rodzina, ród to jest podstawowa troska mężczyzny. Czyli jeżeli ktoś nie może założyć własnej rodziny, jest człowiekiem totalnego zaufania dla ludzi władzy, dla mających pozycję, którzy w ten sposób poszerzają tak naprawdę. I w tym sensie starożytność zna właśnie eunuchów, którzy robili niesamowite kariery na dworach, którzy byli doradcami, którzy byli dopuszczani do tajemnic, że byli najbardziej zaufanymi, no bo gdzieś jest to myślenie, że wszystko się robi dla swoich dzieci. Nie mogą. Więc on dla swoich dzieci można i króla zdradzić, dla swoich dzieci można i mu trucizny dosypać, można coś za jego plecami zrobić. A jeżeli ktoś nie ma i ma i daje gwarancję królowi, że nie będę miał nigdy swoich dzieci, to nie jest przyrzekam z ręką na sercu, a z tyłu palce skrzyżowane, ale fizycznie widać, że nie będzie miał nigdy dzieci, wtedy buduje przestrzeń zaufania. I Chrystus korzysta z tej znanej instytucji, zwłaszcza na wschodzie, bo ta instytucja się nie rozwinęła na zachodzie. Zachód jej nie zna. Wschód ją zna, bo to jest instytucja perska, instytucja właśnie różnych egipska, syryjska. Ona tam jest bardzo mocno obecna i Chrystus ją wykorzystuje właśnie, żeby dać obraz Królestwa Bożego. Że w tym sensie również Bóg jest królem i ci, którzy nie wstępują w związki małżeńskie. I pojawił się ruch, który uznał, że to można zrobić właśnie tak w sposób widzialny. Nie tylko duchowy, ale i widzialny. Natomiast Jezus przede wszystkim mówi o sobie. Że On jest w tym sensie wykastrowany dla Królestwa Bożego, bo On sam żyje bez rodziny, bez żony, bez zakładania rodziny. I On mówi, kto może, to niech zrozumie. I pojawia się instytucja celibatu, bezżenności, która jest bardzo rozpowszechniona w chrześcijaństwie ze względu na naśladowanie Chrystusa. Ale ona gdzieś rozwija się również w tej formie kastrowania czy samokastracji. Nie budzi dużych kontrowersji ze względu właśnie na to, że gdzieś ona się wpisuje w przestrzeń kultury.
No ale kiedy wraz ze zmianą, wraz z poszerzeniem się chrześcijaństwa na zachód, gdzie ta instytucja była zupełnie nie do pomyślenia, pojawiają się właśnie takie przepisy, które rugują tego rodzaju praktykę, zwłaszcza z duchowieństwa. Czyli właśnie, i to są te kanony, że duchowny nie ustanawia się duchownymi tego rodzaju ludzi i to zostaje usunięte. Natomiast w tym, co widzimy u Rufina, to pokazuje właśnie, na jakie niebezpieczeństwa trafiamy, czy jakie procesy, które mogą doprowadzić do niebezpiecznego niezrozumienia źródła, czyli tego wypowiedzi czy myśli, którą chcemy zrozumieć, jakie na nas czekają. Pierwsza sprawa, no to jest właśnie streszczanie. To jest rzecz, do której gdzieś zawsze jesteśmy przynaglani, żeby maksymalnie streścić, skrócić, zagęścić czyjąś wypowiedź. Nie lubimy za bardzo słuchać. Ale to możemy zarzucić tu Rufinowi, że on jakby strywializował tę Grekę, że jednak ją uprościł, także to nie jest dopuszczalne. Tak, ale w tym sensie to jest takie. On też, to jest jego metoda. I myślę, że odbiorca wiedział, że to są pewne streszczenia pewnych rzeczy, że to on nie cytuje, tylko przedstawia resumé, czyli tylko chodzi mi przede wszystkim o to, żebyśmy sami zrozumieli, jakie mechanizmy na nas działają, że mamy tę tendencję do szybkiego przyjęcia, że ja już wiem, rozumiem, czyli po prostu streścić wypowiedź. I to niestety zawsze, i to jest naturalny mechanizm, i dobrze jest po prostu być go świadomym, czyli mieć to poczucie, że nawet jeżeli ja zrozumiałem i przyjąłem, to nie znaczy, że zrozumiałem i przyjąłem wszystko, co zostało powiedziane. Że gdzieś tam jeszcze są rzeczy, które osoba mówiąca, przekazująca informacje, czy głosząca jakąś opinię, pogląd, czy cokolwiek ogłaszająca, ma do powiedzenia. A druga rzecz, którą właśnie tutaj widać, no narzucanie własnych okoliczności. Że słuchamy zawsze przez pryzmat naszego doświadczenia i naszego świata i to jest szalenie niebezpieczne. Że tak naprawdę dobre tłumaczenie to jest próba maksymalnego wyjścia z mojego świata, z mojego sposobu myślenia, z tego, co mi się wydaje, co ja mam już opanowane, zrozumiane, ocenione, ustawione, nazwane, uporządkowane w stronę drugiego, żeby maksymalnie zbliżyć się do jego warunków, do jego pytań, do jego sposobu myślenia, do tego, co on ma w głowie i w jakim świecie żyje. I od tego, na ile właśnie wyjdziemy z siebie w stronę drugiego, zależy, na ile dotrzemy do istoty tego, co on mówi i wracając, będziemy w stanie przetłumaczyć. I odniesienia tego do czasu, do czasu historycznego. Mhm. Tutaj to właśnie ta polityka historyczna obecna zawsze nas uderza. Tak. I teraz oczywiście wszystkie te kanony zostały streszczone bardzo mocno przez Rufina. Natomiast chciałbym, żebyśmy przez nie dość szybko dzięki temu możemy przejść, bo jakbyśmy chcieli czytać 17 stron kanonu, więc jednak streszczenie ma swoje plusy. To nie jest tak, że... A nawet zobaczę. 20 kilka. 22 u Rufina. 20 w Nicei. Pewnie niektóre porozdzielał. Nie robimy jeszcze analizy porównawczej, bo to jest sam przekład wam przedstawiam i ty. Drugi kanon jest następujący. Czyli i postanowili, żeby nie zostawał duchownym, zanim nie zostanie uważnie sprawdzony człowiek, który niedawno przez przyjęcie chrztu został zabrany z pogańskiego życia czy sposobu postępowania. I znowu, rzecz, która dla nas, ona pokazuje, w jakim kontekście żyje Kościół. Co próbuje już zmieniać. Bo dla nas rzecz nie do pomyślenia. Żeby człowiek, który przyjął chrzest, na drugi dzień pojawił się jako biskup u nas i poprowadził bierzmowanie. Nie ma takiej... To niewyobrażalne. Nawet raz, że nie mamy praktyki chrztu dorosłych. Co ona przeminęła... A nawet jeżeli się zdarza, no to jest sprawa oczywista, że trzeba wypróbować. Natomiast w starożytności nie. Że w starożytności ogłoszenie słowa, przyjęcie, mówimy w ogóle o po prostu budowaniu się wspólnoty Kościoła. No to trochę tak, jak ktoś zakłada firmę gdzieś na nowym terenie, to tak naprawdę pierwszy człowiek, który się tam znajduje do współpracy, od razu idzie na stanowisko kierownicze, bo go szukamy, bo go potrzebujemy.
ale jak już tam mamy rozbudowane, mamy pracowników, to się rozpoczyna spokojny kursus honorum od... Tak, i wtedy mamy już ludzi i Kościół działa dokładnie tak samo. Gdzieś się pojawiał jakiś głosiciel, ewangelizator, zdobywał posłuch, po 2-3 miesiącach jest wspólnota, jest przygotowanie do chrztu, no ale on jest ewangelizatorem, on idzie dalej, więc ustanawiamy, wyświęcamy i ten czas się już zmienia. Czyli zmienia się już ten czas tych wędrownych apostołów, tego pojawiania się na krótko, tak jak Paweł to robił, głoszenia, zakładania wspólnoty i ustanawiania prezbiterów. Przecież ja jestem przekonany, że to byłby kanon przeciwko Pawłowi. Jestem przekonany, że Paweł niejednokrotnie tak zrobił, że jak się pojawił, nie wiem, w Filipii i głosił, pracował, ma wspólnotę, ochrzcił ich, no ale po 2-3 miesiącach idzie dalej, no i ustanawia kogoś prezbiterem i udziela, nakłada ręce, ustanawia prezbiterem. Więc w tym sensie to nie chodzi o to, że Paweł źle robił, tylko właśnie pokazuje, jak Kościół ewoluuje. I to jest znowu kolejna rzecz, która uczy nas czytać wszystkie przepisy Kościoła, że one muszą być czytane w kontekście. Że one, tak jak to widać przy Rufinie, jak on zmienia pewne rzeczy, albo pomija, bo mu się już kontekst całkowicie zmienił, albo dla nas, jak widzimy z pewnego dystansu, zupełnie niezrozumiały kanon, to znaczy, że pewne rzeczywistości się radykalnie zmieniły. Natomiast Kościół właśnie się musi zaadoptować, więc to jest ta przestrzeń Kościoła, o której mówimy, że Ecclesia semper reformanda est, że nie ma także jedno postanowienie, które zostało podjęte nawet przez apostołów czy największych świętych, obowiązuje nas zawsze i wszędzie. To obowiązuje w tej sytuacji, w takim kontekście. Jeżeli ta sytuacja i taki kontekst się powtórzą, proszę bardzo, to wtedy to nas nie obowiązuje, bo inny kontekst, inna sytuacja. Dlatego to jest siła chrześcijaństwa, właśnie ta elastyczność. To, że ono nie ma jakiejś struktury, którą musimy wciskać w każdą przestrzeń i nie narzucamy pewnej zwyczajów, że skoro, nie wiem, że ktoś napisał, że nie wiem, właśnie niech mężczyźni nie prorokują, czy tam kobiety mają mieć głowę odkrytą w kościele, nie? I Paweł napisał i teraz zawsze kobieta musi mieć głowę odkrytą w kościele, chociażby kościół wylądował na północy, na biegunie, i zabrakło ogrzewania, bo Rosja prąd odcięła i głowę trzeba odkryć, bo inaczej będzie świętokradztwo i tak dalej. No nie, że pewne zwyczaje się zmieniają i trzeba je czytać bardzo głęboko w kontekście. Trzeci kanon jest bardzo ciekawy, bo i postanowili, żeby nikt z biskupów oraz pozostałych duchownych nie mieszkał z obcymi kobietami, a jedynie z matką, siostrą lub feją. Albo jeśli kobiety są osobami związanymi tego rodzaju pokrewieństwem. Kanon jest niesamowicie ciekawy z dwóch powodów u Rufina. Raz, że zachowuje greckie słowo, że on oprócz tych łacińskich jest słowo, zachowuje greckie słowo theia na określenie ciotki. Że on, Rufin w kilku miejscach w swojej łacińskim tekście wrzuca greckie słowa, czasami bardzo świadomie potem tłumacząc, do tego przejdziemy, właśnie jako lingwista, tłumacząc, że greckie słowo należy rozumieć w łacinie tak albo inaczej, albo tak jak tutaj bez żadnego wyjaśnienia. I teraz mnie to jakoś zafrapowało, dlaczego takie słowo zostało zachowane, co powodowało Rufinem, więc albo mamy do czynienia ze słowem, które było zaadoptowane przez łacinę jako określenie jakiegoś stopnia pokrewieństwa, albo stało się nazwą techniczną właśnie, która była zrozumiana. Tak samo jak my mówimy słowo komputer, to też nie jest słowo polskie, tylko używamy, albo jak mówimy savoir vivre, to też wiemy, że co to znaczy, mimo że to nie jest po polsku, nie? Bo moglibyśmy powiedzieć umieć żyć, że tylko, ale zachowaliśmy francusko brzmiące wyrażenie. Natomiast aż mi się nie chce wierzyć, żeby terminologia rodzinna przenikała z łaciny do greki. Że nie było odpowiednika. Bo to się szalenie rzadko zdarza, że zwłaszcza terminologia rodzinna jest terminologią zupełnie podstawową, każdy mama, tata i tak dalej. Więc one są jak najbardziej zawsze zakorzenione bardzo, bardzo lokalnie. Więc jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy,
to jest to, że jest zbieżność z greckim słowem Theos, Bóg boski. I może być, i tutaj mógł Rufin albo zasugerować, albo dostrzec, bo znowu nie wiem, jaka była praktyka już w świecie łacińskim, bo tutaj jest jasna praktyka, tylko i wyłącznie rodzina, czyli matka, siostra albo ciotka. Żadnych innych kobiet, które są obce. Natomiast na Zachodzie może się rozwijać i się rozwijało duchowe towarzyszenie, jakieś tam duchowe przyjaźnie, czyli właśnie osoby, które tylko i wyłącznie taka no, duchowa przyjaciółka, tak jak jeżeli jest pełne i możliwe, że tutaj Rufin również jakoś próbuje ulgę jakoś wprowadzić. Tak, bo z jednej strony tłumaczy, że tego nie wolno było robić, a z drugiej strony, no, a jeżeli biskup w swoim domu, który jest duży, udzielał mieszkania gospodyni, albo nie wiem, osobie konsekrowanej, która się zajmuje jego zakrystią, albo tak jak jest, a tu jest wyraźnie powiedziane, że z biskupami czy z duchownymi nie mogą mieszkać razem, nie? Ale jeżeli jesteśmy w czasie, gdzie rezydencja biskupa to nie jest tylko jego prywatne mieszkanie w bloku, gdzie tam ma trzy pokoje z kuchnią, jeżeli się mieszka razem, to w drodze do łazienki się mija i może dojść do nieskromnych sytuacji, tylko to jest już jakaś tam jakiś teren, gdzie mamy kilka osób, gdzie mamy przestrzenie, jakaś rezydencja, no to możliwe, że gdzieś tam mu się już pojawia właśnie, jak to zostanie odebrane przez łacińskiego czytelnika. I niech będzie ta Seja, zdecydowana większość jeszcze Grekę zna, więc wiedzą, że jakaś taka no, duchowa, boska relacja, na zasadzie po prostu współpracy z Bogiem, czy z Bogiem w dziele Bożym. Natomiast to też jest ciekawy kanon ze względu na dyskusję na temat celibatu. Bo tutaj w tym wydaniu, polecam zresztą, to jest wydanie, te dokumenty Soborów Powszechnych, które wam wydał, bardzo cenne pismo, jest dany przypis do tego punktu, że przepis ten nie ma związku z celibatem, który nie był jeszcze w Kościele obowiązujący, ale zwrócony jest przeciwko ukrytym formom konkubinatu. I co do tego ja mam pewne wątpliwości, czy autor ma prawo taki komentarz zostawić, bo nie podejrzewam, żeby akurat konkubinat wymagał jakichś wielkich regulacji czy przepisów. Że to raczej jest tak sprawa oczywista, że nie wolno, że to jest grzech, że jest dużo silniejsze było napiętnowanie właśnie niesformalizowanych relacji, związków, starożytności niż dzisiaj. Więc w tym sensie to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby gdzieś sugerować jakiekolwiek rzeczy. Natomiast ewidentnie tutaj właśnie nie ma mowy o żonach, że mogą mieszkać. Że mogą mieszkać. I wiadomo było, przecież na Zachodzie była praktyka, gdyby rzeczywiście, podejrzewam, chodziło tylko i wyłącznie o ukryte formy konkubinatu, to by się żony pojawiły. Czyli można mieszkać z własną żoną, matką, siostrą, ciotką, czyli kimś z rodziną. Czyli według mnie ta praktyka, nawet jeżeli jeszcze nie ma kanonów, które nakazują, to jest już zwyczaj, że po przyjęciu święceń jest rozbrat. Czyli w kierunku celibatu. Tak? Czyli w kierunku celibatu. To jest ta słynna dyskusja tego fragmentu z Pisma Świętego, który czytamy z listu świętego Pawła do Tymoteusza albo Tytusa, że biskup ma być mężem jednej żony. I wielu to dali jako nakaz właśnie to, żeby biskup był żonaty. Natomiast to już jest w stronę celibatu, bo nie ma mowy o tym, żeby to była sugestia, że biskup nie może być poligamistą. Bo już wtedy poligamia była jawna. W sposób jawny sprzeczna z nikomu do głowy by nie przyszło ochrzcić poligamista, co dopiero ustanowić go biskupem. Natomiast chodziło właśnie o pozostawanie bezżennym po ustaniu małżeństwa, czy to przez śmierć, czy przez rozwód, czy przez rozstanie się i tak dalej. Czyli nie wstąpił w drugie małżeństwo, czyli właśnie pozostaje bezżenny w tym sensie. Więc nawet jeżeli nie było, bo celibat i ta praktyka, którą teraz znamy, ona się kształtuje ze względu na to, że ustanawia się bez urzędnikami, czy udziela się urzędów prezbiteratu czy episkopatu coraz młodszym ludziom.
czyli właśnie, a zwłaszcza tym, którzy są w ruchach monastycznych, czyli rzeczywiście oni podejmują decyzję o bezrzędności, stają się mnichami, ascetami i prawo kanoniczne zaczyna na biskupa nakładać obowiązek ustanawiania prezbiterami tylko tych ludzi. I w tym sensie nam się zaczynają splatać te dwie rzeczywistości, czyli po prostu chcesz być księdzem, musisz przeżyć celibat. Natomiast w starożytności była bardziej praktyka właśnie, że tak gdyby postępowania w głąb zaangażowania w sprawy królestwa. Czyli w sytuacji, kiedy angażujesz się jako pasterz kościoła, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już nie masz zaangażowania w sprawy rodziny. Bo w tym samym zaleceniu Pawła jest już chociażby powiedziane, że dobrze wychował dzieci. Czyli to już nie może być mężczyzna, który ma do wychowania jeszcze, że wszystko przed nim. Że ma 25 lat, dopiero co wziął żonę, teraz robimy go prezbiterem czy biskupem i on teraz będzie równocześnie się zajmował sprawami Królestwa Bożego i za chwileczkę powiększającą się rodziną. Nie. Paweł mówi właśnie, mąż jednej żony dobrze wychował swoje dzieci. Czyli właśnie urzędy czy święcenia otrzymywali już mężczyźni po przejściach, czyli już po związkach. A nawet jeżeli, i ten kanon sugeruje, że nawet jeżeli ten związek jeszcze pozostawał, no to on już to rozbrat. Czyli żona już z tobą nie mieszka. Ona pozostaje. To też znowu musimy wrócić do tamtych realiów, to nie było takie zupełnie niezwykłe. Przecież mamy nawet, że ze średniowiecza, że nie wiem, właśnie osoby, zwłaszcza na urzędach, czy zaangażowane, czy przecież śluby królewskie, czy jakieś tam szlacheckie, to niejednokrotnie to widzieli się na ślubie, trzeba było spłodzić potomka, a potem każdy do swojej posiadłości, nie? Każdy gdzieś tam do swoich działań. Więc to nie są takie rzeczy zupełnie niemożliwe czy nierealne, że ten zwyczaj bezrzędności, czy udzielania święceń, czy urzędów mężczyznom, którzy zakończyli swoje życie małżeńskie czy rodzinne, on już był. Ten kanon też to, według mnie, raczej to sugeruje niż rugowanie z kościoła ukrytego konkubinatu, który nie potrzebował kanonu, żeby był rugowany. Wystarczyła opinia w wiosce, że tam jest jakieś podejrzenie. Wszystkich kanonów zdecydowanie nie przeczytamy, ale chciałbym jeszcze jeden dzisiaj z wami omówić, aby biskup, jeśli to możliwe, był ustanawiany przez biskupów całej prowincji. Jeśli to jest trudne, koniecznie przez nie mniej niż trzech, ale w taki sposób, by dokonało się to zwłaszcza w obecności lub z zachowaniem władzy biskupa metropolity. To nam teraz pokazuje, jak była tworzona struktura kościoła, że gdzieś jest, mamy metropolię przede wszystkim, czyli mamy biskupstwa, które noszą miano metropolii, i mamy biskupów danej prowincji. I co ciekawe, mowa jest o tym, że to biskupi prowincji, czyli mamy trochę tak jakby, nie wiem, mamy jedną metropolię na całą Polskę i mamy biskupów prowincji łódzkiej. Wyobraźmy sobie teraz, że każdy z proboszczów jest biskupem, bo to tak wtedy mniej więcej funkcjonował Kościół. Prezbiterzy byli bardziej właśnie w miastach, gdzie mamy jednego biskupa, ale cztery kościoły, to w tamtych są prezbiterzy. Tam nie ma... Ale jeżeli już w innej miejscowości albo na wsi mamy chorepiskopów i teraz nagle się zwalnia jakieś miejsce, no to musimy teraz go ustanowić biskupem. Teraz jak to zrobimy? I kanon jest jednoznaczny. Wszyscy. Czyli trzeba się tak zorganizować, żeby wszyscy ustanowili, kto w miejsce zmarłego biskupa będzie biskupem. I teraz tego nie precyzuje. I teraz Rufin znowu to pomija, ale kanon grecki precyzuje. A co w sytuacji, kiedy trzeba to zrobić szybko i po prostu organizacyjnie to jest niemożliwe, trudne do wykonania, bo jest tam, nie wiem, mamy siedmiu biskupów i teraz ten jest chory, ten wyjechał, musimy czekać jeszcze pół roku, żeby byli wszyscy, no albo ten nie ma... No, tak, i wtedy będziemy czekać nie wiadomo ile. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić tego jako wszyscy biskupi danej prowincji, to minimum trzech, ale kanon grecki precyzuje, że oni mają mieć przy sobie zgodę wszystkich pozostałych. Czyli w ten sposób się tworzy już jakaś struktura wewnątrz równych biskupów, czyli organizacyjnie. Żeby usprawnić organizację, to musimy wszyscy wybrać biskupa.
Czyli tak, ale ty będziesz dbał o to, ty i ty. Czyli wy trzej musicie go konsekrować. I teraz tak, mówicie w imieniu tych pozostałych, czyli jest jakiś kandydat, jest wymiana korespondencji i jeżeli macie zgody, ty masz zgodę tamtego i tamtego, to jest nieobecny, ja mam zgodę tego i tamtego i trzy osoby i siedem podpisów ustanawiamy. Natomiast to jest niesamowicie ważne, że zobaczcie, jak w starożytności funkcjonowała synodalność. Urząd jest powierzany wspólnie przez pozostałych. To nie jest z nominacji, że przychodzi się w teczce, że patriarcha wysyła swojego człowieka, tylko on jest gdzieś zawsze dokonywany kolegialnie. Jest jakaś narada, komuś się powierza urząd, on musi go potem przyjąć, ale to jest wspólnie powierza, wspólny wybór musiał być i wspólne potem ustanowienie. Nie wiem, czy wam już mówiłem o takim liście do Drakontiosa Atanazego. To jest list do mnicha, który odmówił przyjęcia diecezy, którą mu powierzono, czyli święcenia. Tak, było, ja ten list wspominałem. Natomiast tam w tym liście jest zdanie Atanazego, który mówi, zanim zostałeś wybrany, żyłeś sobie dla siebie. Ale kiedy zostałeś wybrany, jesteś dla Kościoła. I prawdopodobnie to było dokładnie tak. Patriarcha czy ktoś z biskupów wie, że zwolniła się dieceza, czyli trzeba ustanowić biskupa, spotykają się albo wymieniają korespondencję biskupi prowincji, pada imię Drakontiosa, zgoda jest, idzie list do Drakontiosa, kolego opuszczasz pustelnię, przyjeżdżasz tutaj i cię konsekrujemy. A on wtedy mówi nie. Czyli Atanazy mówi o tym, że zanim zostałeś wybrany. I to było to, żeby ustanowić biskupa, to był wybór w tym sensie, że nie można było ustanowić biskupa przez dwóch czy trzech. Że zwolniła się. Ale nie, pytano kandydata o zgodę. Chociaż w pewnym momencie się pojawił, bo dobrym zwyczajem byłoby zaprzeczyć, odmówić. Nikt się będzie na urzędy nie pcha, nie? Ja niegodny i tak dalej. Natomiast i się pojawiało takie też, że z tego powodu właśnie, że wszyscy byli niegodni, się pojawiały no, coś w rodzaju przymusu. Chociaż na przykład właśnie Grzegorz z Nazianzu w swojej autobiografii zarzuca Bazylemu, że go przymusił. To był na pewno przymus moralny, bo rzeczywiście Grzegorz z Nazianzu zupełnie się nie nadawał na urząd biskupi i on potem poległ na swoją, w swojej diecezji się nawet nie pojawił, bo faktem jest, że biskup Bazyliu stanawiał po prostu biskupów, żeby mieć jak największy synod swój, czyli w opozycji do Arian. Więc tam potrzebował po prostu zamianować swoich ludzi na ten urząd, żeby potem rozbało 60, więc sprawy stare jak świat. Natomiast to jest przede wszystkim, natomiast w tym pierwszym okresie to było zdecydowanie bardziej demokratyczne, natomiast z czasem to się stanie właśnie, zwłaszcza jak się pojawią chociażby schizmy, że nagle mamy właśnie po dwóch biskupów, bo mamy biskupa ariańskiego i biskupa katolickiego, albo mamy biskupa ustanowionego w czasie prześladowań, bo to będą te kłopoty. Co zrobić w sytuacji, kiedy biskup znikł, bo się ukrywa w czasie prześladowań, ten ustanowił biskupa, bo przecież no nie możemy wspólnie tego zrobić, bo jak wszyscy są poukrywani, jest czas prześladowań, to żeby miał kto ustanawiał biskupa i teraz za dwa lata nie wraca biskup i mamy dwóch. I raz ustąpił, raz nie ustąpi. Potem ten ci ustanowią swoich. I te podziały dużo bardziej skomplikowały właśnie demokratyczny wybór, czy tą powszechną zgodę na ustanowienie biskupa, ale w początkach jeszcze ona była bardzo silnie podkreślana. Natomiast Rufin już wydobywa w tym wszystkim konieczność obecności patriarchy. Natomiast co jest ciekawe, to jest znowu kolejna różnica, bo tutaj mamy, że najważniejsze jest to, przede wszystkim ma być nie mniej niż trzech i już nie ma mowy o tym, że mają mieć zgodę wszystkich pozostałych biskupów, a co najważniejsze, ma się dokonać to w taki sposób, że obecny jest lub zachowana jest władza biskupa metropolity. Czyli on, natomiast w tekście oryginalnym czytamy, potwierdzenie tego, co się stało, należy w każdej prowincji do biskupa metropolity.
I czym innym jest potwierdzenie tego, co się stało? Czyli, że metropolita ma prawo sprzeciwu wobec wybranego przez 60 biskupów czy 20 biskupów biskupa, a co innego jest, kiedy sam proces ma się dokonać w obecności lub z zachowaniem władzy metropolity. I to już jest rzeczywiście struktura kościelna, która się będzie kształtowała w tym czasie, kiedy Kościół cieszy się swobodą, jest zorganizowany, jest zalegalizowany i on będzie coraz bardziej przyjmował formy czy naturę struktury rzymskiej, administracji rzymskiej. Czyli po prostu tak naprawdę, i to będzie problem potem już Kościoła rzymskiego, który doprowadzi do pęknięcia jedności, że właśnie wszystkie prowincje będą, czy dążyły, w Kościele będzie próba ukształtowania się władzy podobnej do cesarskiej. Czyli tak naprawdę do jakiegoś jednego źródła władzy. W tej strukturze, która była zupełnie inaczej, na skutek obserwowania i doświadczania władzy państwowej będą silne prądy zmierzające do ustanowienia pewnego naśladownictwa tej struktury. Tak. I to będzie moment, w którym jedność Kościoła pęknie, bo on z jednej strony się zrealizuje tak naprawdę, ale w podzielonych kościołach. Metropolita Konstantynopola ma taką władzę nad swoją prowincją, jak cesarz nad Imperium Rzymskim. Metropolita Rzymu ma taką władzę nad swoim kościołem, jak, czyli mianuje biskupów i tak dalej. I to się stanie, natomiast za cenę właśnie jedności Kościoła. Bo w jedności kościelnej u początków nigdy nie było takiej władzy. To była właśnie przede wszystkim władza demokratyczna, ona miała, tak jak tutaj właśnie to było powiedziane, że no jest ten metropolita, który musi to zaakceptować, czy jest jakiś placet, ale nawet organizacyjnie, no jak się sprzeciwić, kiedy była pełna zgoda. Więc to była władza mocno ograniczona, bo choćby nie wiem jak chciał, no to nie ma jak wymóc w takiej sytuacji. To co ja teraz zrobię, jeżeli nie ma takiej władzy jak cesarz, że pójdę, usunę, przegnam. No, dlatego tego rodzaju władza była bardziej honorowa, bardziej moralna niż administracyjna czy organizacyjna. Natomiast ona już się zmieniła 100 lat później i to widać w tym sposobie, w jakim Rufin tłumaczy czy streszcza właśnie ten kanon, w którym jest zachowane to, co jest u źródeł kanonu i co jest podstawą i co potem jest bronione przez cały kanon, czyli że ma być ustanawiany przez biskupów całej prowincji, przez wszystkich biskupów danej prowincji, ale to zaraz potem nam zupełnie znika, bo nagle mamy o trzech, że właściwie trzech i znika tak naprawdę zgoda wszystkich pozostałych i jeszcze się pojawia metropolita jako ten, który ma być obecny właściwie w całym procesie albo musi być zachowana jego władza w tym. I teraz pytanie jest, czy to jest ta władza, o którą znał Kościół z Nicei, czyli ma prawo weto, sprzeciwu, czy to jest władza wysuwania kandydatów, czy proponowania kandydatów, czy dawania do wyboru biskupom trzech czy czterech nazwisk, czy ma być jego władza zachowana. Więc tutaj widać ewidentnie, że struktury Kościoła pomiędzy początkiem IV wieku a początkiem V wieku bardzo głęboko się zmieniają. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj nam wystarczy. Dziękujemy.